Pożegnaj chemiczne barwniki, naturalne i pyszne lukier do swoich ciasteczek i pierniczków zrobisz ze szpinaku. I w ogóle go nie poczujesz. Dwie garście szpinaku zmiksuj z sokiem z jednej cytryny. Nie musi być super dokładnie, ważne, żeby liście były posiekane na miazgę. Następnie wyciśnij liście przez gazę, o zobacz, do szklanki. Następnie sok z cytryny i ze szpinaku wymieszaj dokładnie z cukrem pudrem. Cukru pudru dodawaj tyle, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję lukru. To tyle, wesołych świąt!